bakchanalie różniły się wieloma rzeczami i przede wszystkim warto tu wymienić to, że w 100% były darmowe. Dzięki wsparciu miasta mogliśmy zrobić imprezę, gdzie nie było żadnych biletów, żadnych wejściówek i to z kolei spowodowało drugą zmianę, mianowicie frekwencję. Średnio w zeszłym roku chyba mieliśmy około 350 osób, a w tym roku na pewno przekroczyliśmy 500 uczestników i jesteśmy z tego strasznie zadowoleni, strasznie się cieszymy. Mnóstwo ludzi widzieliśmy po raz pierwszy, czyli to nie są fani fantastyki, którzy przyjeżdżają do nas z Polski co roku, lecz byli to mieszkańcy Zielonej Góry, okolic, którzy tutaj przyjeżdżali całymi rodzinami. Bakchanalia fantastyczne to jest konwent, tak przynajmniej z języka angielskiego nazywają to fani fantastyki. Od lat my trochę tę nazwę zmieniliśmy na festiwal. Festiwal fantastyki jest bardziej zrozumiały dla ludzi, którzy przychodzą po raz pierwszy. To jest takie święto fantastyki zielonogórskie, ale właściwie też ogólnopolskie, które ma na celu przybliżyć fantastykę nie tylko jej fanom, zainteresować ludzi i przede wszystkim jest okazją do fantastycznej zabawy. Nie tylko z fantastyką. To widać po tegorocznym programie. Z jednej strony były spektakle teatralne dla dzieciaków, były bloki tematyczne do zabawy właśnie dla dzieci i młodzieży, a z drugiej strony były spotkania z pisarzami fantastycznymi, prelekcje poświęcone fantastyce, fantastyczne wystawy. Więc jest to bardzo szeroko rozumiane pojęcie, ten festiwal fantastyki, te bakchanalia. W Zielonej Górze co roku mamy crème de la crème, czyli tych najlepszych z najlepszych, którzy zgarniają nagrody, którzy piszą, wydają wielkie nakłady książek, którzy są czytani. W tym roku był Jakub Ćwiek, który jest pisarzem piszącym książki skierowane do młodzieży, ale też do dorosłych czytelników. I on tutaj gościł u nas przez 3 dni. Był Maciej Parowski, wieloletni naczelny fantastyki, krytyk literacki. Był po raz pierwszy Bogusław Polch, czyli twórca komiksów fantastycznych, znanego cyklu opartego na teoriach Denikena, czy też autor jednego z najlepszych polskich komiksów, Funky Kowala. Zresztą Bogusławowi Polchowi otworzyliśmy wystawę wspólnie z Muzeum Ziemi Lubuskiej i Galerią Twórców Galera. I był też Witold Jabłoński, specjalizujący się w takiej, powiedzmy, słowiańskiej fantasy. Nie dojechał niestety Łukasz Orbitowski w ostatniej chwili, ale warto go tutaj wymienić, ponieważ Łukasz Orbitowski został przez nas uhonorowany nagrodą Pucharu Bacchusa. To jest taka najważniejsza nagroda, najważniejsze wyróżnienie przyznawane co roku przez nasz klub dla twórcy, który w poprzednim roku się szczególnie wyróżnił. Łukasz Orbitowski w zeszłym roku wydał powieść Szczęśliwa Ziemia, był za nią nominowany do paszportu polityki, a myśmy nagrodzili go Pucharem Bacchusa. No i był oczywiście Robert Wegner, kapitalny pisarz polskiej fantasy, który teraz jesienią wyda swoją kolejną książkę, a myśmy fragmenty tej książki dzięki uprzejmości jego wydawnictwa mogli opublikować tutaj w Informatorze Bakchanaliowym. Popatrzcie, że nawet kino bierze z komiksu. Kino, które teraz jest nieskończenie od komiksu bogatsze. Takie historie jak Sin City, takie historie jak Dick Tracy, takie historie jak Batman. Dostało od komiksu, gdzie ta odwaga robienia z ludzi potworów, robienia z ludzi wszechmocnych. Bogów. I to tak mnoży możliwości opowiadania, tak czyni na przykład łatwiejsze układanie z tego jakiejś opowieści. To jest przygoda takiego chowania, jest to opowieść o medium, które czeka, żeby trącić, o takim demonie, który jest strasznie silny i tylko troszeczkę gorliwości, troszkę żarliwości i on się strasznie fajnie wypłaca. Przecież to jest nasza historia. I ta historia jest zupełnie inna od innej historii, którą robiliśmy w Bogdanie wspólnie, a mianowicie od historii Wiedźmina. Gdzie mieliśmy wspaniałą literaturę, wspaniałą, tak uważam. Warsztatowo, w sensie narracji, w sensie rzemiosła pisarskiego i wspaniałą w sensie opowieści. Pierwszy dzień bakchanaliów to była taka gratka i nowość, ponieważ weszliśmy na deptak po raz pierwszy.
Wróciliśmy na Deptak z otwartą imprezą, zrobiliśmy tam pokazy gier, pokazy zabaw, fantastycznych i nie tylko. I zwieńczyliśmy to pokazem świateł i spektaklem teatralnym w wykonaniu Teatru Rozrywki Trójkąt, takiego smoczego spektaklu. To była zupełna nowość, a w tym roku, jednocześnie w ten piątek, tutaj w Krzywym Kominie oczywiście już ruszyły prelekcje, spotkania z pisarzami i działał już Games Room. Games Room to jest taka sala gier, która nieprzerwanie od godziny 11 do 21 każdego dnia była sercem konwentu. Ona przez 3 dni funkcjonowała, tutaj się przetaczało najwięcej ludzi. Myśmy zaoferowali ludziom ponad 200 gier planszowych. To jest olbrzymia ilość i one się cieszyły ogromnym powodzeniem. Sobota to był dzień najbardziej konwentowy w takim tradycyjnym rozumieniu, czyli największe zgromadzenie i pisarzy, i prelekcji fantastycznych. W niedzielę tutaj, w sobotę można było tutaj skorzystać z Artemisa. Artemis to jest symulator mostka statku kosmicznego. Do tego też były wielkie kolejki, ponieważ można było wcielić się w ekipę, która kieruje statkiem kosmicznym. To jest w nowoczesny sposób zorganizowane. Odbywa się na tabletach i na monitorach. Dzieje się to wszystko w sieci i trzeba ze sobą kooperować. Natomiast niedziela już była takim dniem wyciszenia i tutaj przede wszystkim takie dwa ważne punkty, oprócz oczywiście nieustannie działającego Games Roomu, czyli blok zabaw dla dzieci z Klaudem Bodzią, a dla starszych warsztaty komiksowe z Polchem. I oczywiście przez te wszystkie dni działał również blok konsolowy i blok mangi, czyli fanów fantastyki japońskiej. Na Bachanaliach tradycją jest, że staramy się zrobić co roku blok popularno-naukowy, blok eksperymentów i w tym roku zrobiliśmy go większego niż w ostatnich latach. Przyjechali do nas zaprzyjaźnieni naukowcy, część wygłaszała prelekcje naukowe, czy popularno-naukowe, bo to nie chodzi o to, żeby to było skierowane tylko do specjalistów, a dla najmłodszych, ale też dla dorosłych, dla młodzieży pokazujemy eksperymenty, przybliżamy to, co niby wiemy o fizyce, a tak naprawdę nie doświadczamy tego na co dzień. Albo inaczej. Doświadczamy, ale nie wiemy dlaczego. Dlaczego coś się dzieje tak, a nie inaczej w przyrodzie, w otaczającym nas świecie. Mamy zapewnienie od tych ludzi, którzy organizowali ten blog, od doktora Słowika, że on też zachwycony atmosferą, nakręcony, myślę, że do teraz, powiedział, panowie, w przyszłym roku zajmę cały ten dziedziniec. To jest koszmarnie męczące wydarzenie. Żeby dobrze zorganizować bachanalia, musimy się do nich przygotowywać z rocznym wyprzedzeniem. Chociażby dlatego, żeby nikt nam nie świsnął pisarzy. Dlaczego? Bo podobnych imprez jak nasza w Polsce odbywa się rocznie 90. 90 to jest koszmarna liczba. W momencie, kiedy tutaj trwały nasze bachanalia, były jeszcze 2 imprezy w Polsce. Jedna mniejsza, przyznaję, nawet nie potrafię powiedzieć gdzie, i druga 2 razy większa od naszej w Toruniu Koperniko. A jednak wielu gości, wielu pisarzy nie jedzie na potężniejszy Kopernikon, jedzie do nas, bo twierdzą, że atmosfera bachanaliów jest nieporównywalna z niczym. Jest w sam raz. Tak jak nasza Zielona Góra. Ani za duża, ani za mała. 500 ludzi to tyle, żeby powiedzieć, super impreza, wszystko się udało, a jednocześnie nie ma takiego ścisku, tłoku i wszyscy dla siebie znajdują miejsce. Natomiast zmęczenie jest straszne i dzisiaj jest trzeci dzień po bachanaliach, jeszcze to z nas nie opadło. Jeszcze nam się wydaje, że trzeba to jakoś pobiec, przykleić gdzieś plakat, komuś coś wytłumaczyć, przynieść gry, ale nie, na szczęście jesień to już jest moment, kiedy fantaści odpoczywają.